Halo, dzień dobry, z tej strony Tomala. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o nadchodzącym turnieju Pele Cup, w którym do zgarnięcia będzie masę darmowych skinów oraz różne inne nagrody. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym poinformować, że powoli zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale, więc jeśli jeszcze nie macie suba, a podoba Wam się to, co robię, no to zachęcam do kliknięcia w przycisk subskrybuj, do kliknięcia w dzwona, żeby być na bieżąco i do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Dzięki. Epic ostatnio zaskakuje nas, jeśli chodzi o turnieje i wczoraj został ogłoszony turniej pod nazwą Pele Cup i jak pewnie domyślacie się, jest to współpraca z jednym z najbardziej popularnych piłkarzy na świecie i już dzisiaj, to jest 20 stycznia, odbędzie się turniej solo, w którym do zgarnięcia będzie m.in. koszulka FC Santos z autografem od Pelego, emotka Vivat Pele oraz kilka strojów kosmetycznych, takich jak pokazowy pomocnik, sierżant stoper, galaktiko, potężny podbieracz, odrywacz, niedościgła napastniczka, biegła bramkarka, dominatorka derbów, bystra blokująca i fenomen. Jeśli chodzi o szczegóły, to turniej, tak już powiedziałem wcześniej, odbędzie się dzisiaj, to jest 20 stycznia, o 18 potrwa do 21 i do rozegrania będzie maksymalnie 10 gier. Jeśli chodzi o punktację, to tutaj wyświetlę Wam tabelkę. Jak widzicie, każda likwidacja to jest 1 punkt, następnie top 75 to jest dodatkowy punkt, potem top 52 punkty, top 40 dodatkowy punkt, top 30 dodatkowy punkt, top 25 znowu punkt, 20 znowu punkt, 15 punkt i tak dostajemy po punkcie aż do top 5, następnie za top 3 dostajemy 3 punkty, za top 2 dostajemy 2 punkty i za zwycięstwo dostajemy 5 punktów, więc za wygranie gry bez ani jednego fraga otrzymujemy 20 punktów. Jeśli chodzi o nagrody, to za pierwsze, drugie i trzecie miejsce Epic będzie wysyłało do Was koszulkę FC Santos z autografem Pelego, natomiast za top 3500 będzie do zgarnięcia emotka Vivat Pele oraz stroje kosmetyczne, które też widzicie na ekranie. Jeśli chodzi o te skiny, to tutaj jest ciekawostka, ponieważ tak jak przy poprzednich piłkarach można było wybrać sobie tylko numerek i narodowość, to przy tych nowych piłkarach będziemy mieli do wyboru też kluby sportowe. Tutaj też Wam wyświetlę tabelkę tych wszystkich klubów. I żeby wziąć udział, to tak jak zawsze trzeba mieć przynajmniej 30 poziom Waszego konta, trzeba mieć włączone dwuetapowe logowanie. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to link będziecie mieli w opisie. No i trzeba mieć ukończone 13 lat. Tak naprawdę to wszystko. Nie trzeba się nigdzie rejestrować, ani nic. Trzeba być po prostu wtedy w grze. To by było wszystko. Jeśli odcinek Wam się podobał, to tak jak zawsze zachęcam do zostawienia suba z dzwonem, do zostawienia łapki w górę. Jeśli nie macie kogo wesprzeć w sklepie Fortnite, to możecie pisać kod Tomala. Dzięki. Ja życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Hej, cześć, pa.